Cześć! Witam Was serdecznie w nowym wideoniusie. Tym razem już nie z kija, ale statycznie, na siedząco, ze statywem. A dzisiaj pogoda naprawdę istnie wiosenna. Co prawda słonko już zachodzi powoli, bo nagrywam to późnym popołudniem, ale i tak jest miło, przyjemnie, żeby sobie posiedzieć chociażby pod takim daszkiem, w takim ogródku. Co tam ciekawego w stacji? Moi drodzy, już w czwartek w Markowym Graniu kolejna premiera nowej płyty Insomnia Project Electronic. Tutaj głównym trzpieniem, głównym trzonem tego projektu jest Paweł Sas, którego serdecznie pozdrawiam. Posłuchamy najnowszej, pierwszej płyty wydanej ostatnio przez Insomnia Project Electronic pod tytułem Harmony. Ta płyta w całości w Markowym Graniu, muzyki troszeczkę ponad godzinka, więc spokojnie się zmieści. Słuchaliście już ostatnio utworu Express, który zapowiadał tą płytę. Utwór Express również jest na tej płycie. Myślę, że spędzimy sobie wspólnie czwartkowy wieczór, słuchając muzyki od Insomnia Project Electronic. Kończy się marzec. Dzisiaj będzie mieć miejsce ostatnia audycja w stacji w marcu, czyli Elektroniczne Brzmienia, którą poprowadzi dla Was Wiki. Natomiast już od poniedziałku nowy miesiąc, kwiecień i nowa ramówka. Oczywiście będzie również miejsce na nową audycję w stacji, czyli Pleasant Music. Tym razem, jak już wcześniej Was informowałem, z Przemysławem Wituckim. Posłuchamy sobie muzyki Przemka Wituckiego, tą, którą znacie, ale również pewne utwory, których jeszcze nie znacie, bo nie pochodzą z dwóch płyt, które już w stacji są prezentowane, czyli Na Skrzydłach Nocy i Projekcja Galeria. Będą to troszeczkę inne utwory, nowsze. I tym się w jeden z poniedziałków, dokładnie kiedy, będzie to w ramówce na stronie stacji. Ta ramówka ukaże się już jutro, w niedzielę, przed 1 kwietnia, żeby mógł każdy popatrzeć, co nas czeka w przyszłym miesiącu. Z nowinek płytowych na pewno też podczas Markowego Grania powrócę do nowej płyty od Jar Modulara, która się pojawiła na Bandcampie. Kolejna część jego modularnych opowieści, tym razem już trzecia. Wcześniejsze części były już w stacji w Markowym Graniu. Czas więc zaprezentować również trzecią część modularnych opowieści od Jaromira, czyli Jar Modulara. Co prawda Jar Modular twierdzi, że to cały czas są jego utwory gdzieś z piwnicy wykopane, pośród jakichś tam zapasów z ogórkami te utwory znajduje, ale obiecuję, że będą również nowości, na które oczywiście wszyscy czekamy. Życzę Wam miłego, fajnego weekendu, dzisiaj jeszcze miłego sobotniego wieczoru z audycją Wiki, jutro fajnej niedzieli, może jakichś fajnych spacerów. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, będzie tak ładnie, chociażby jak dzisiaj. No i miłego przyszłego tygodnia. Pamiętajcie, że spotykamy się w stacji już w środę na Retrograniu i później, zgodnie z ramówką, kolejne audycje. Trzymajcie się, dziękuję za dzisiaj. Taki szybki, statyczny wideo news, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa, trzymajcie się ciepło.